Dzisiaj nagrywamy opuszczone magazyny, jakieś tereny przemysłowe. Znaczy z tego, co mi się bynajmniej wydaje, bo nawet nie wiem, co tutaj do końca się mieściło, bo przypadkowo trafiliśmy na to miejsce. Więc nie wiem do końca, co tu było. Tam mieliśmy jakieś biuro. Mogły to być jakieś magazyny lub jakieś biura właśnie. No tutaj mieliśmy obniżany sufit chyba. Ale kalendarz z roku 2021, więc wcale to tak długo nie jest opuszczone. Na to wychodzi. Nic mi nie mówi nazwa tej firmy, co to mogło być. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie spotkam tutaj żadnej ochrony. Bo patrząc tam na wprost, to tak nie wiem, średnio mi się wydaje, żeby to było opuszczone. Więc kurczę, nie wiem. Ale miejmy nadzieję, że ochrony nie będzie żadnej. Ten urbex dzisiejszy jest taki bardzo spontaniczny, bo przejeżdżaliśmy obok i zwróciliśmy uwagę, że tutaj właśnie jest coś takiego. Więc postanowiliśmy się tutaj zatrzymać i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Tam widzę, że jest kalendarz z 2018 roku. Naprawdę mam obawy do tamtego budynku, bo on naprawdę nie wygląda, żeby był opuszczony. Tam jeszcze jakiś til stoi załadowany. Kurde, nie wiem. Tutaj mieliśmy myjnię jeszcze. Pójdziemy tam zobaczyć. Pełno kanistrów jeszcze. O, i tu była myjnia. Jeszcze jakieś szafy, stare półki. Tu jakąś budkę mieliśmy. Tutaj jeszcze meble. Ale najlepsze jest to, że to wszystko wygląda na w miarę świeże, nie? To jest najgorsze. Same śmieci mamy, ale ogólnie duży jest ten obiekt, dużo tego jest. Nie wiem, gdzie najpierw iść, to pójdziemy tam.
A najbardziej mnie ciekawi tutaj ten tir załadowany. Pełno takich jakby zbiorników na paliwo albo coś takiego podobnego. Ciekawe. Ale widać, że on tu długo stoi. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że nikt z tamtego budynku mnie nie wygoni. Więc lepiej się pospieszyć. Zobaczyć to, co miałem zobaczyć i iść. Zawijać się. Czyżby tutaj był gdzieś salon Toyoty? Nie, to reklama, bo 11 km niby tam. To reklama to gdzieś po prostu była. Co tu mogło być? Miej po sobie kubek, bo ci dosięgnie prawa ręka. Proszę sprawdzać ciśnienie w oponach raz na 2 miesiące w lateksie. Możliwe, że to był jakiś warsztat samochodowy. Możliwe, no. W sumie tak to wygląda też trochę, ale. No w sumie nie wiem, bo tak warsztat bez podnośników. Nie wiem. Nie da się tego odsłonić nawet zbytnio. Przybite gwoździami co tam było. Jak na razie zostałem niezauważony, więc jeszcze przypału nie ma. A tutaj kolejną jakąś halę dużą mamy. Tutaj mamy ogrodzony teren. Tam już byliśmy, jeszcze zostaje nam tamto całe. Tutaj taki mini parking możliwe, że był. Tam jest chyba wejście do tego. Kurde, tu jeszcze gaśnice nawet są. Nie wiem, to wszystko na takie świeże wygląda po prostu. Tutaj oprócz samych starych mebli to nic ciekawego nie ma.
który jest echo. Tu jeszcze żarówki nawet jakieś są. Ale te meble tutaj to naprawdę one są w dobrym stanie. Ja się dziwię, że to tutaj tak niszczeje wszystko. Bo to naprawdę jest w dobrym stanie te meble wszystkie. Tutaj jakieś klucze nawet mamy. Naprawdę mega mnie zastanawia to miejsce, bo tu jest pełno takich rzeczy. Jakby tutaj ktoś często naprawdę przybywał w tych miejscach, bo tutaj pełno opon z samochodów, siedzenia z samochodów. Jakieś papiery jeszcze się zachowały. Jakieś przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe. Te dokumenty kojarzę. To była jakaś firma transportowa właśnie też. Wydawanie materiałów na zewnątrz. Wizytki tak zwane. Więc tu bardzo możliwe, że jakaś firma transportowa. Tu też mamy właśnie ten dokument. Na tym kierunku, na którym jestem w szkole, właśnie też się o tym uczę właśnie. Tutaj jakaś duża hala, ale cała pusta, tam w sumie nic ciekawego nie ma. Cały pusty teren. A tutaj jakieś garaże były. Ciekawe, czy w nich coś będzie. Oprócz śmieci. Tutaj nie. Tutaj też jeszcze jakieś części samochodowe. Deska rozdzielcza nawet jest z samochodu. Tam jakiś zderzak. Tutaj reflektor. O, tu już za to bardzo dużo śmieci jest. No więc trzy garaże tutaj były. Tutaj chyba był czwarty, ale już go zburzyli. Tutaj nie wiem, co mogło być. Zresztą od tyłu jeszcze jest jakieś wejście, bo chyba to była jakaś taka przechowywalnia po prostu. O, tutaj też jakieś wejście małe jest. Tutaj też takie stare opony mamy właśnie. Zobaczymy jeszcze tutaj, zerkniemy okiem.
Co tam jest? To jest duże. To jest ogromne. Tutaj całą skrzynkę z pustymi butelkami po napojach mamy. Tutaj też jakieś kartki mamy. Autozięba. Tutaj jakieś chyba wzory wykładzin, jeśli się nie mylę. Jakieś dywany, coś takiego. To były chyba takie tereny przemysłowe po prostu. Jakieś sklepy różne, firmy transportowe. Tu jeszcze jakiś obraz nawet jest. Tutaj jakieś inne mniejsze. A tutaj sama ramka. Tutaj nic nie ma. Tu jakieś takie małe pokoje były. A tam zobaczymy, co jest przez okno w sumie, bo nie chcę mi się tam wchodzić po tych śmieciach. No tutaj zresztą też chyba będzie ciężko zobaczyć. Ale zobaczymy. A nie, zresztą z drugiej strony, z tyłu jest okno jeszcze. O, to zobaczymy sobie tutaj. Nic ciekawego w sumie. No, a tutaj mamy takie wejście tylne do tego. No, też meble, śmieci. Ale się teraz przestraszyłem, bo jacyś ludzie na rowerach jechali. Myślałem, że ktoś tutaj biegnie. A najlepsze jest to, że wszędzie jest kartka na oknach obiekt chroniony. Właśnie jestem ciekawy, czy w tamtym budynku, co wam wspominałem, czy tam jeszcze coś nie jest właśnie czynnego. Bo wyglądało faktycznie, jakby to było czynne. Więc nie wiem. O, a ta myjnia, co tam wam pokazywałem, tam mniej więcej gdzieś, to była prawdopodobnie myjnia dla tirów. Tutaj właśnie znalazłem takie coś, więc prawdopodobnie to była myjnia dla tirów. No ale była ona duża, więc możliwe.
Możliwe, bardzo możliwe. Tutaj trzeba uważać, bo jakieś dziury, żeby nie wlecieć do środka. Podszedłbym tam do jeszcze tego budynku, ale kurde, naprawdę nie wiem, czy tam to nie jest czynne. A wydaje mi się, że jest, bo filany wiszą w oknach i wszystko. Ale tak już wszystko zwiedziłem, więc nie wierzę, jakby ktoś miał wyjść, to można już uciekać. Albo nie, chociaż nie, to też jest opuszczone. Tak, bo tam jest ten garaż, widzę, że on jest taki już w takim masakrycznym stanie, więc to będzie opuszczone jak nic. Dobra, to idziemy tam. Ale tutaj był warsztat na 100%. Mamy kanał, więc tu był warsztat na 100% akurat. Tutaj nie ma wątpliwości. Już cały wodą zalany niestety. O, tu mamy nawet napisane. Warsztat samochodowy, naprawa samochodów osobowych. Tu jeszcze telewizor mamy stary nawet. Przecież wcale nie taki stary nawet. Naprawdę, ja jestem w szoku. Tu jest tyle takich rzeczy, to dobrych, zadbanych. I dlatego jestem w szoku właśnie. Dobra, idziemy jeszcze tu na szybko. Zerknę najpierw przez okno. Nie no, mówcie co chcecie, ale to naprawdę jest w mega dobrym stanie. No w środku może niekoniecznie, ale z zewnątrz to naprawdę się wydawało, jakby tu się coś działo. Dobra, zaraz tam wejdziemy, ale jeszcze tutaj jedynie to zostało też. To wejdę, pokażę co tam jest. Tu tylko teczka po papierach została. Papierów niestety nie ma żadnych. Tak, może byśmy się coś więcej dowiedzieli, co tu się znajdowało. Tu jakaś kasa chyba po prostu była taka. O, kasa. Tu pewnie tu właśnie kasa była. Może tu jakieś papiery są? Nie, też nic nie ma. Nic się tu akurat z papierów nie zachowało. Jeszcze łopaty, miotły zostały. No i tutaj znowu zadbane meble. I pełno kabli tam jeszcze zostało. Ciekawe, z czego to mogło być. Tu jeszcze nawet butelka z wodą. No tu ewidentnie ktoś przebywa często. Aż się dziwię, że tutaj dzisiaj nikogo nie spotkałem, bo naprawdę. Dobra, tam myśmy już byli. Tu jest ta naczepa zapakowana. Tam myśmy byli. No więc zostało tylko to jeszcze. Tutaj też mamy dwa puste garaże.
Więc tutaj nam ostatni budynek został. O, a tu wypożyczalnia aut dostawczych była. Ale długi korytarz. Proszę bardzo. Szafa przeszklona. Szyby nawet nie powybijane. Tu jedynie ta ściana trochę zmasakrowana. No ale okna, patrzcie jakie te okna są. Jeszcze są w miarę nowe okna. Tutaj też mamy wykaz pojazdów samochodowych zgłoszonych do przewozów. Czyli też coś z firmami transportowymi związane. Dobra, idziemy dalej. Tutaj też całą szafę mamy. Jeszcze wykładzina nawet jest. Nie no, ale naprawdę jeśli chodzi o ten budynek, ten w którym teraz tutaj jestem, to naprawdę nie wygląda z zewnątrz na opuszczony, co nie? A tu przejście do tamtego pokoju, w którym przed chwilą byliśmy. Dobra, idziemy dalej. Tutaj toaleta była. Tutaj jeszcze filany nawet się załamały. Farba. Się ugięła. Się przestraszyłem, ale tam nie ma gdzie zlecieć tak naprawdę. Jesteśmy na parterze. Ty nie mnie zastanawia, gdzie ta muzyka tak dudni. Też ta szafa w całkiem dobrym stanie, naprawdę. Dobra, ale tu nie będę stał, bo tam jest od razu ulica. Nie chcę być za bardzo na widoku. Tam nie wejdę, bo niestety nie mam oświetlenia. Dzisiaj nie byliśmy właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, przygotowani na taką wyprawę dzisiaj. Całkiem spontanicznie wyszło zwiedzanie tego obiektu dzisiaj. Nie wiedzieliśmy, że takie coś tutaj jest nawet. Po prostu jechaliśmy i po drodze się zorientowaliśmy, że taka fajna miejscówka. Tu też same śmieci. Tutaj łazienki były. Tu się jeszcze nawet prawek zachowała.
idziemy. Więc co, to by było na tyle, bo tam już myśmy byli. Więc to by było na tyle już z tej dzisiejszej spontanicznej wycieczki. Tutaj już myśmy wszystko weszli tak naprawdę dookoła. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka, widzowie.